Okej, dobra, już wchodzę na ten. O, już widzę. Co to za postać robisz? To jest Yun, nie Yun, tylko Jin. Taka najbardziej ludzka postać, bo asasyna. To od czego zaczynamy? Od głowy? No już to zrobiłem. Jeśli chodzi o figurę, to mniej więcej taką wysokość jak tutaj. Mniej więcej wymiarę, tak żeby nie przesadzać, to tak zrobiłem. Jakoś się Trochę za chuda. komponowało. No taka jest. Mogę ją trochę grubiej zrobić, no ale będę przesadzał. Ma być asasyn. Zresztą sugerujesz się, wiesz, kobiecą intuicją przy tworzeniu postaci. Nie, wcale nie. No nie wiem, nie wiem. Po prostu nie chcę świniaka zrobić, o. A. Już On widziałem. to potrafi. Już widziałem świniaki postaci, że nie wiem jak oni to zrobili, ale wszystko na maksa na dole. Cyc też na maksa, tylko tak chuda, że to masakra. To wyglądało jak. No, patyk z cyckami. No, mniej więcej. I tak grube nogi, że to masakra. Ale ja mam deczko. Pasie. Ona normalnie trochę ma przegięcie z tymi biodrami. Troszkę. A? To bardzo jej te kości widać. Chyba, że chcesz mieć taką, masz fest modelkę, nie? Anorektyczkę. O, chcę właśnie anoretyczki, tylko. Co to jest? Ten? Taka? A, bo to. A za moment zobaczę. W sumie taka by była dobra. Bo tutaj, jeśli bym. A tutaj wydłużyć troszeczkę, no tak. By pasowało. Nie jest taka anoetyktyczka już. Masz taka fest, to nie. Teraz poprawię. A możesz trochę zmniejszyć biodra, a troszkę więcej przy brzuchu? No właśnie to zrobiłem. Aha, bo teraz ją poszerzyłeś, dobra. No to tak chyba lepiej. No, jest lepiej. Dawaj gębę, bo mi się nie podoba. No właśnie, do gęby. Co miałbym za. Wiesz co, zacznijmy od włosów. Bo włosów tu jest mniej i mogę potem dopasować wszystko do włosów. Ty chcesz zrobić co? Siostrę dla tego swojego. Nie, żadną siostrę. Nie no, bo dajesz taki sam podobny kolor włosów. A to preseta zrobiłem, wiesz? Dobra, ale najpierw to mi przybliż i mi od włosów zaczniemy. Włosy chcesz? Najpierw włosy, bo włosów jest to najmniej, potem twarz i reszta idzie do już dobrać. Dobra, widzę jak się bawisz, już coś. O, czwórka jest fajna nawet. Jedynka okropna, dwójka, trójka. No ta trójka nawet. Nie, ta czwórka nie. Kiedy włosy idą kurwa aż tak do góry. Też nie. O nie, to wygląda jak dziecko. Trójka i dwójka w drugim rzędzie jest fajna. Boże, choinka. O Jezu, jaka palma. No. Jak w ogóle nie za dużo, to te cycki masz. Nie, dobre.
Za bardzo się telepią. No bo tak, taka jest ten, wiesz? Że... Weź jej ubierz stanik, a nie... Nie da się ubierać stanik. Kurwa... Boże, jaka to zboczona gra. Niestety. Jak Ordemo. To ma być dla dzieci gra, tak? Nie, dla dzieci? 18 plus. Gra 18 plus. Gry komputerowe nie są dla dzieci. Boże... Pipi Landstump. Kopnie to wygląda. No. Kurde, ta kwestia jakoś mnie nie zachwyciła żadna. Ta podkreśla, kurde, CCF. W ogóle stoją jak... O Boże, nie no, serio. Aż to będzie zobaczyć. Nie ma tu ładnych fryzur. Sam środek jest tak okropny, że to masakra. O Jezu, afro, o Jesus. O, afro takie są. Okropne. No nie, tu wymyślałem za włosy. Są daremne tu kobiece włosy. No. Ja, to jej tak okalają cycki, że ja pierdzielę te trzecie od końca. To jest nawet to... Dobra, powiem ci tak. Podobała mi się ta trzecie w pierwszym rzędzie, z tym warkoczykiem tak do tyłu. Było czwarte. Trzecie w pierwszym rzędzie, nie z tym kucem, z jakąś kurwa... tą, no... Mówi, z tym kucem, co on do góry a idzie... A warkoczykiem z tym emblemem na włosach. Tak, to było ładne nawet. To jest ładne. Tylko takie dziewczęce trochę za bardzo. Zależy, w co chcesz iść w postać. Chcesz wyrywać chłopaków, czy...? To ma być delikatna postać, ale z takim pazułem. Trochę taka za... Ta fryzura trochę nie pasuje. Pokaż mi drugi rząd, drugą i trzecią. Zaraz zobaczę. Ma fajne te kręcone włosy z przodu. I ta taka półksiężyc też jest ładny. Potem ostatni rząd, pierwsza. Te kuce mi się nie podobają, co tak przy cyckach. No tak sztucznie to wygląda, nie? Strasznie. Właśnie ta ostatni rząd, ta pierwsza jest taka... Kurde, no... Jestem tego trochę pewna. No chyba, że zrobimy jednak tą... z tym warkoczem i z tym takim emblemacikiem czy czymś. Ale zaś jej damy taki wyraz oczu, to będzie niby taka dziewczynka, ale z takim spojrzeniem, że ło. Powiem szczerze, fryzury tu są daremne. No tutaj, dlatego w ogóle ten dżin, to jest właśnie ten dżin, taka... Na przykład jak biłem Yuna, to dosyć fajna ta fryzura jest. Ale muszę i tak ją zmienić, potem poprawimy to. Teraz tak, wiesz co bym poszła, jeżeli to jest taka fryzurka, wiesz, taka grzeczna powiedzmy, poszłabym w kolor włosów jakąś czerwień. Czerwień, bordo. Jeśli chodzi o te oczy teraz, które teraz robię, to są presety, więc... Można jeszcze poprawić. Teraz patrzę na te oczy. No fajnie by były duże i tak chyba się zastanawiam. To powiększyć, wiesz? To są pesety, wiesz? To poprawię. Ale i tak taki zarys to chyba... O, chyba te takie są waleczne. Te ostatnie w pierwszym rzędzie. No, ma zaznaczone właśnie. Czemu ona wygląda, miała zmierzoną klatkę piersiową? No,
No. Ty tylko nie widzisz. Spojrzysz na nią od przodu, to ma ewidentnie ma zmiażdżoną klatkę piersiową tak po bokach. Co? Nie powinien ci tych cycków trochę podnieść? No, to raz, ale dwa, że masz... klatka jest strasznie wąska. Zaraz poprawimy. Cycki podnieść. No i trochę zmniejsz jednak, co? Tak, cycki ma trochę na brzuchu. Pomijając fakt, że w ogóle tu no bo za dużo i zwisają, no nie ma tu staników, kuźwa. Ale nie, one i w ogóle nie zwisają, zauważ. One zaczynają się dosłownie, no tak gdzieś w połowie mostka. Dobra, mieszam to z... Właśnie, bo tam... Ona jest faktycznie za długa, jest od pępka do szyi. Jest taka kurwa wyciągnięta. Teraz tak widzę w przybliżeniu. Za długa? No ona ma klatkę ma źle zrobioną w ogóle. Dobra, teraz jest... Masz szerokie dupsko, długi brzuch i klatkę taką zajebiście wąską. Nie da się tak poprawić tak naprawdę, wiesz? Nawet nie chodzi klatka, tylko chodzi mi od szyi do pępka, jest tak, ona jest za bardzo rozciągnięta. Czyli tors. Za wysoka, tak? Nie wiem, kto bym tak zrobił, ale tors jest za wysoki. To zmniejszam te. Piszyłem. Dalej na razie jeszcze nie widzę. To ona byłaby dobra, gdyby się dało tak klatę rozciągnąć na boki. Nie no, wtedy nie pakerkę robić. No nie no, wtedy miałaby normalne proporcje. Ale teraz popatrzcie, teraz miałam, chyba myślę, że takie nawet. Nie wiem, barze mi się coś... To wam chodzi? Zaraz zobaczymy. Wasteland. Ktoś pisze cycki ręcistki. A no, spoko. A teraz akurat chcę stworzyć postać, żeby sobie przygotować ją na head starta, wiesz? Kronos. Tu mi kumpela pomaga. Kumpela... Nie, to by wyszła masakra. Sebastian też swoje dodaje. No wiesz, mnie... Mnie przez pół roku gwałcili anatomią. No to wszystko jasne. Widzisz, masz specjalista od anatomii. Zatem wiesz, że ja tylko kobiety. Zmniejszam wysokość, czekaj, zmniejszam wysokość ogólnie. Czy mam ją obniżyć, tak, po prostu? No w torsie. Trochę, albo niższa w torsie. O, to właśnie to było? O, właśnie. Tak ma być? Nie, jeszcze obniżyć, bo teraz dajesz trochę znowu do góry. Dałem ją w tym momencie na minus 8. Teraz chyba... A weź ją oddal, tak żeby zobaczyć, jak z daleka to wygląda. Bo z bliska już lepiej. Ją po grubym, że tak powiem. A to mogę zrobić Lara Croft? To nie, to bez sensu. O Jezu, weź jej tak nie... O nie, wsysaj jej tak! Nie. Teraz ją zrobiłeś chyba za grubą deczkę. Nie wiem jak to zrobisz, ale musisz te cycki trochę podnieść ich. To zaraz podniosę. Zasadniczo rzecz biorąc, tak mniej więcej miernica powinna być na szerokości górnej części torsu. No ale to jest Kim Kardashian, która sobie dupę podprawiała, no jeju. No tak, ale wiesz, pompujesz dupsko, a nie kości. Cicho. Ona to zrobiła taką operację, że sobie powiększyła. A. Ona jest grubo koścista na dole, a u góry nie. Ej, nie da się w ogóle barku bardziej rozsunąć na boki? Zaraz tym się... Może tak jakby ci...
Nawet tekstura rąk na ale plecach. Już teraz jest ta wysokość lepsza tego torsu. To o wiele lepiej wygląda. Tam w tym lower body u góry masz pelvis width. No, co to jest? Spróbuj to zmniejszyć, no to jest miednica. A. Bo za bardzo się to wystaje. Wiem. To nawet ja jak jestem taki chudy i tak miednicy nie widać. O, właśnie. Teraz lepiej. Chyba już nawet nie trzeba tych cycków tak podnosić. A, to jest szerokość tyłka. Pokaż ten tyłek. O Jezu, weź nie, lepiej ją zrób drobną. Zrób jej taki mniejszy. No na minus dwójka jest. Drobniejszy. Może być. Kurwa, nie wiem kto projektował postaci w tej grze. No. Ale to jest po prostu masakra. Ona ma, wygląda jak miała złamany kręgosłup, kuźwa, w tych. No tak stoi, no. Ale... Jaki normalny człowiek ma taki kręgosłup z DG? Za gruba jest, czy dać jej troszeczkę mniej? Właśnie. Nie, to chodzi o jej posturę, także jak ona stoi. Zobacz, gdzie ma dupsko, tak kość ogonową, a gdzie potem idzie kręgosłup. No, tego już raczej troszeczkę... chyba nie zmienisz. To jest zaawansowana wada kręgosłupa. Czyli coś. Za wysokie nogi ma, tak? O to wam chodzi? Nie. Chodziło w ogóle nie o build postaci w tej grze. A. Tego raczej nie zmienisz. Tego nie zmienisz, bo tego tak jest, wiesz? Bo ma takie zajebiste, wygięte pleje ma. Takie wgięcie ma przy tym krzyżu. No. Jeju, chora jest. Zostawcie ją w spokoju. Konos, nie rozumiem o co chodzi. No i chodzi o to, że teraz, jak ona jest tak wygięta... Nie, bo wtedy, a właśnie, poze też się wybija i zostaje jak postać jest w spoczynku. Nie wiem o co chodzi. No teraz, jak ona jest tak wygięta i on się pyta, czy jak tak to ustawisz tą pozę, to ona, jak nie ruszasz się nią, to ona tak będzie stała. O to mu chodzi. No tak, tak będzie stała. Tylko, że będzie miała szatę na sobie, no nie? Tak, ale czy wybierasz tą pozę, czy to jest tylko jedna jedyna? Jak ona stoi? Nie rozumiem. Jak jedna jedna? Ona teraz stoi tak z tym kręgosłupem wypierdzielonym w pizdu, tak? No. Czy ona tak zawsze stoi, czy możesz to zmienić, jak ona stoi? Teraz? No. Masz tam opcję pause. Tak, ale to jest próbne. Tylko czy to jest tylko w edytorze, czy... Tak, to jest w edytorze. No, a to jest tak. Tylko w edytorze. Każda animacja tak jest, no popatrz. Ona już tak jest stworzona, te postacie są tak stworzone już, popatrzcie. Teraz to już w ogóle, kuźwa, masakra. Czekaj, pokaż ko inną. Wygięte, kuźwa, jak o masakra. No. Po prostu jest... tak, taka jest, no. Łamanie kręgosłupa na wizji, ja pierdolę. Tak, niestety tej kreski tutaj od tyłka, co mamy, do pleców, do wysokości nie zmienimy. Tak już jest po prostu. Można jedynie w tym momencie, wiesz, wymiarami coś pokombinować, ale nie zmienisz tego. Dobra, pas zmieniamy, czy... Aha, ten shoulders'y mam zmienić, tak. Wiesz, tak odrobinę szersze jedynie, bo ci tekstura na plecach wchodzi ręki w ten... w tułów. Shoulder size powiększyłem. Shoulder width powinien być. Troszkę podwyższymy na... A tych cycków się nie da podnieść. No właśnie. Nie by trzeba było trochę podnieść. Gdzieś to zmieniałem, czekaj. Chest high. Tak, chest height, no. Tylko pytanie, czy to podnosić całą katę, czy tylko obius? Do góry. Teraz są na maksa do góry. Zaraz zobaczymy. Teraz jest powiększone. One...
No to aż tak nie. No ja to tylko kuźwa, ale nic. No dobra, daję jej na maksa do góry, bo to trochę zmniejszy, ale. Też mi kurwa chest fight, kurwa wysokość cycków. No właśnie. A to jest w ogóle trochę takie troszeczkę masakra. I widzisz, czyli to też nie idzie zmienić. No te... One muszą być takie, kurde. Chest size. A chest width to chyba musisz mieć tak prawie że na maksa. Nie, bo wygląda. Przesadzacie zboczeńcy. Nie, kurwa, ta wygląda jakby jej coś, nie wiem, tasztaszą klejącą ścisnął. Ale właśnie mi lepiej wygląda, jak ma tak pół na pół, albo nawet mniej niż pół. Teraz popatrzcie. Dobra, chyba tak zostawimy. Lepiej nie będzie. Nie, nie z tym kręgosłupem. teraz tak, czekaj. Włosy, no kolor. W końcu zróbmy kolor. Poszłabym w bordo i czerwień. Albo w jakąś czerń. Teraz zastanawiam. Czekaj. Tufaj, type. Te są ciulate, z góry są jakieś, kurde. O Boże, nie rusz. Weź coś z bordo, albo bro. Te są nawet fajne, tylko szkoda, że tu nie ma czerwieni. To jest czerwony. Kurde, no ale... To są pomarańczowo-różowawe coś. O! To trochę nie pasuje ten kolor do tej fryzury troszkę. Nie, no to ma być z pazurem, to nie mogą być jakieś białe. Albo brązowe? Pokaż jeszcze raz te takie, najbardziej chyba podczerwone, te u góry. Pierwszy rząd, czwarte od prawej. Żadne blond, nie będziemy robić blondynki głupiej. Jezu, zielone, fuj. No ja jestem albo za tymi, tak czwarte pierwszy rząd, albo... Znaczy czwarte od prawej pierwszy rząd, albo brązowe. Taki czekoladowy. Mają te właśnie w pierwszym rzędzie, te czerwone takie. No to zostaw te. Całkiem fajne są. Bo teraz trzeba je wyostrzyć oczy, usta bym zrobiła dupne. A nie ma taki... ten nos ma taki dziwny. No, zrobimy. Moment. No, ma taki... Od przodu jak się patrzy, jest taki zgnieciony. Dobra, co najpierw twarz? No, jestem w tym momencie na wielkości usta, nie... tak? No właśnie, usta. No, trzeba je powiększyć i trzeba zrobić taki grymas, taki chamski. Przybliż. Nie wiem, co tam zrobiłeś, ale zaraz zobaczę. Boże, jak to wyglądało? Ma nie? Serio? To jest jakiś typ ust. Nie, to jest po prostu mimikę twarzy. Nie, no. Albo taka na nisko, czyli smutas, albo taka weselsza, czyli do góry. Mają być takie wypukłe i dosyć spore. Mogą być szersze, nie wiem. Czemu ona tak miała taką bliznę na tych ustach? No to chyba akurat taki cień, wiesz? W jednym miejscu ma takie... Ty miała już parę ściętą. Tak, dolną wargę jakby miała rozciętą. Po prawej stronie. Nie ma.
Ale muszą być bardziej ułożone w taki grymas, taki... Mendo i te sprawy. To potem chyba grymasy. Mniej uśmiechnięte. Nie uśmiechnięte? Mniej uśmiechnięte. Jest. Mniej uśmiech. Szczenę? Krzą? Nie, no kurde, aleś teraz spieprzył coś z tą szczęką. Nie, to nie to, o co mi chodzi. A idzie typ dobrać, czy tylko tu możesz korygować te usta? W ogóle typ ust, że tak powiem, czy tylko przesuwasz te suwaki? To jest kolor tylko. A zmień najpierw kolor na ust, na taki czerwony. Coś takiego, taki mocny. I potem będziemy kombinować z ułożeniem, będzie je lepiej widać. Tak, na tej twarzy to tak średnio. Kurde, ale czerwony, no fest. Pierdziele, ej. No takie wiesz. A się nie chce obić, no nie? Dupy. No nie jest żadne czerwone. Walnie jakiś róż. Jak my ją mamy zrobić z pazurem, jak to jest wszystko pod jakieś kuźwa... na dzieciaczki. Taka rasa. Bardziej chodzi mi... czekaj, raz, dwa, trzy... drugie u góry. Były na początku drugie. No to piąte, szóste, to komin jaśniejszy róż. No taki różowy jest, no jest, jest. Te żółte były piękne. No ten, a weź. No to zostaw ten jasny. Świecą, kurwa, ja pierdolę. Zostaw ten jasny, nic innego lepiej nie zrobimy. Trzeba będzie to wszystko w oczach umieścić. Te usta poprawić, czy nie? Nie poprawić. Tylko nie spierdolić bardziej. O, teraz jest taka. Teraz są z zadziołem. Nie są już takie... O, no. Dobra, wpieprzymy wszystko w nos i w oczy. Bardziej się przyłożyć do oczu. Trochę te brwi mi nie pasują. Niestety, Kronos, te linki nie są dozwolone, wiesz, w kanale. Hello, Delord. Welcome. Teraz chyba są w porządku te usta, nie? No. Idziemy do oczu. Kurde, to jest... Tam, że tu się więcej jest możliwości wybierania tego. Możliwości jest, cholera. No ale no nie takie, co my chcemy, tak? No. Takie bardziej... Pytanie teraz w ogóle jest CBT tego? Czy coś jest? CBT jest. Do kiedy? Do wtorku 7 rano. The Lord, you came for the key, for close beta? Go, wyjrzyj kluczem, jak masz. Chcesz? Dawaj. To dam ci, spoko. Trochę ci mało czasu zostało. Jak do wtorku, to sobie zrobię sobie postać przynajmniej jakąś, zobaczę. Ale do wtorku do 7 rano, czy coś takiego, nie? Nie sądzę, że będę grał jakoś specjalnie, ale... Pobawisz się, mówisz. Tak. Mam cię na tym? Na Gmailu?
Czy ja ci dawałem Gmaila kiedyś? Nie wiem. Tyanus, dobra, mam cię. Ta. Poszedł do ciebie. Mam do was sądzę. Tylko posprzątam diablo jeszcze. Checkbone, face. To są kości policzkowe. Dick size. O. To zmieniam dick size, kurwa. No teraz lepiej chyba. No, troszeczkę. Nie, jest... za bardzo pociągłej twarzy jej nie rób. Ten cheek size musisz taki większy Ej, zrobić. Ty Ghost się śmiej, te w Warframe teraz dali opcję robienia tego postaci tenno. Wiem, widziałem, oglądałem. I można było zrobić kurwa kobietę z męskim głosem, kurwa. Tak? No. Ale pojechali. Ale ten edytor był tak zjebany. Po prostu masakra. Ale też nie mogę zrobić sobie manię laskę z sesjami, taki męski, gruby głos. Dobra, może zacznijmy od oczu, bo tutaj przy tej twarzy to... Spanie, gdzie jest ten klucz? Gdzie to się aktywowało? Na NCSoftcie. Musisz wpisać go, aktywować, a potem dodać. Dobra, oczy większe, no nie? Ale ty zamiast od przodu pokazać, to od boku te oczy pokazuje. Nie, bo ten nos robiłem. A, ale to nos zrobiłeś tak, że on musi być bardziej, nie taki wystający, tylko mniej wystający i bardziej na boki trochę. On z przodu wygląda strasznie. Taki patyk. No. Taki, że wygląda twardo. W ogóle jak się patrzy z boku, tak te policzki są takie płaskie jakieś. No taką... bez policzków. Nie wiem, tylko to wygląda jakby linia od oka do ust była idealnie prosta i płaska. Lubię ją trochę pyzowatą. Zresztą nie, jak ona ma być z takim pazurem, to niech ona... O Jezu! Jezus Maria, co to było? Nie dawaj jej do nosa do góry, nie dawaj. Nie, nie robię. To jest... Ale brzydki ten nos, ja pierdolę. No, strasznie brzydki. Nie wychodzi ten jest, Marek. Ten jest szerszy, widzę. Ale... Jezu, jak ta morda z boku wygląda. No. Taki... Myślę, że bym... O Jezu, nie! O Boże! Kaczek. Nos, miarę dobry. Marek, nie masz w ogóle ręki do suwaków, nie. Czekaj, ten jest... O, ten... O. Chłopie, ci czoło musisz naprawić. Ty zaraz! Wydaje mi się, jakby coś łopatą, kurwa, od dziecka bili. Musi być teraz węższy tutaj przy oczach i niżej trochę. Być węższy. Boże drogi, jak ona wygląda strasznie. Azjaci robią grę. O Boże, co ty zrobiłeś jej z tym nosem? Kurwa, gobi. Ja pierdolę, jak ufoludek. Kurwa, smiguła tak jest. Czekajcie, bo...
Dobra. To kurwa rozsądne. Ja powiem tak, ja mam jeszcze tylko godzinę. Jak ty tego nie ogarniesz, to mi to lotto. Rozsuń te oczy jeszcze bardziej na bok, podnieś nos i zwiększ oczy, będzie kuba taki seed jebany. Nie no, zwariowałeś. Czekaj, BO pozycja. Nie, zacznijmy od początku. Oczy powinny... Jezus Maria, nie wiem co tu trzeba zmienić, żeby to wyglądało kurwa normalnie teraz. Ale to jest taka rasa. Tak ale zrobili to miasę. Ale co taka rasa? Patrz jak ona kurwa wygląda, to jaka rasa? No teraz nie to wygląda okropnie. Nie zwalaj twojej nieumiejętności posuwania suwakami na rasę, dobra? Bo zrobię z niej jeszcze gorsze niż było na początku. Jezu. Ona ma z tym nosem, ten nos musi być niżej. No to już zaraz. Ja wam tylko podałem przykład, jak to wygląda ty, z tymi suwakami. Nie podawaj swoich przykładów, ja ci proszę. Nie dawaj mi swoich przykładów. Oczy powinny być chyba trochę bliżej nosa. To chciałem od oczu zacząć, a tym jest powrotem do nosa. Sebastian mówił o nosie. Ja chciałam zacząć w ogóle całkiem od oczu. Ja tak mówiłem, że jest okropne. Jest eye position, to dałem chcę wyżej oczu teraz. Troszeczkę. Eye size. Dobrze. Weź je bliżej nosa, bo ma za bardzo rozstawione. Eye distance. Teraz są bliżej. Nie wiem, czy jest... Jest mi BNS. Dept. Nie ma. Boże, ja już nie wiem, co z tym zrobić, żeby to normalnie wyglądało. To zresetować tą całą twarz i od nowa. No. Zresetuj tą twarz, bo nie wiem, czy my teraz wrócimy do poprzedniego. Jezus, jest. O nie, nie, to nie, co nam wyszło, to ja nie wiem. Zresetowałem już. Czekaj, bo... Kurwa, muszę ściągnąć na nowo całą gę, na serio. Czemu? Dobra. Zniknął BNS z dysku. To dobrze. Dobra, czekaj. Co tu trzeba poprawić? Zasz ją bokiem. Jak te policzki wyglądają? Troszeczkę bardziej wypukłe by trzeba może robić te policzki. Kolor oczu na pewno zmieni. Ej, bo... oczu, tak? No. Oczy, policzki są do zmiany. Już tego nosa nawet nie ruszała, bo wychodzi gorzej, jak coś się z nim bawimy. Nie wiem, jaki kolor oczu. No, jak tam grę mógłby ściągnąć? Wpisz na moim tym panelu download. Kurde, te oczy, drugi rząd od prawej strony, jedne albo drugie. Są ciekawe. To co? Powtórz jeszcze raz. Drugi rząd od prawej strony, te co masz włączone i te kolejne jeszcze. Pokaż mi te drugie od prawej. W drugim rzędzie. Nie, jednak tamte co miałeś. Albo... Drugi rząd, pierwszy od lewej. Z taką kropą się tu. Takie niezłe. Właśnie pierwsze od lewej chyba najlepsze by były.
najbardziej takie chamskie. Teraz problem z kolorem, jaki kolor do tych włosów? Może jakieś piwne? A niebieskie są. Teraz zobaczę, może jakieś piwne albo zielone. O! Czerwone są fajne. Żółte są całkiem fajne. Niebieskie nie pasują. Te piwne, no, te. Ej, na serio, jak to ściągnąć? No dałem ci linka na Twitchu. Takie, bo te, ich strona to kurwa tak działa, no ma nie jakby na, nie wiem, na kalkulatorze działała. Pokaż jeszcze te różowe i te powyżej tego żółtego, te dwa takie też piwniakowe. Te, powiem ci te różowe całkiem. Tylko te różowe są za grzeczne. Ja bym wzięła te brązowe, ale nie te takie żółte, co są obok różowych, tylko te wyżej. Te chyba po lewej stronie, za tymi bordowymi. No albo te piwne już. To już ty se wybierz, jakie chcesz dokładnie, te żółte. Ale bardziej żółte, bo te różowe to jest dla grzecznych dziewczynek. Co teraz brwi? Brwi robimy teraz. To są anielskie. To są takie. Te czwarte. Pierwsze takie. W drugim rzędzie. Całkiem takie zadzielone, moim zdaniem. Te czwarte w pierwszym rzędzie też. No, prawie te takie same. Różnie, maksymalnie. Te same. A nie, te są. To widać tylko końcówki pod włosem. To są bardziej tak w dół. To są. No to obojętnie, które jak one są takie podobne. Faktycznie te same. Te usta miały być takie na taki róż, nie? Nie wiem, czy one są nawet w tym różu, czy nie? To też był zmieniony. Są róże. Jeszcze makijaż zostaje. Taki nos? Tak, może lepiej już to się nie bawmy z tym nosem. Hello, hello, DGH. Thank you. Na każdym CBC jest wipe, czy nie? Nie. Tutaj jest. Teraz będzie wipe po tym piątym. Mhm. To co miałeś do tej pory, to jeszcze będziesz miał. Pewnie będę miał postać.
Dobra, co jeszcze? Makijaż, nie? Tych oczu. A, makijaż oczu? No, tam możesz zrobić ten eyeliner i w ogóle. Czekaj, tu masz eyelashes. O! Eyeshadow se znajdź. Czekaj. To jest najlepsza opcja. Masz rzęsy, tak? Pojedź może od początku, bo tak jak skaczesz pomiędzy tymi, to ja nie mogę potem zapamiętać, które są które. O, te są fajne. Które? Ja mam dwa typy już. Dobra, drugie, te są... drugie od lewej strony w pierwszym rzędzie są całkiem. O nie, za grzeczne. I te. Długie w drugim rzędzie. Teraz dojedziesz do końca. To ostatnie jeszcze. Mi podobają te trzecie w drugim rzędzie. Te właśnie są bardziej po bokach. Bardziej są. No to właśnie to są te. Myślałam, że od lewej strony mówi się od prawej. Czekaj, dam ci pozwolenie. Dobra, Konos, masz 3 minuty, możesz wysłać, tylko nie... Nie odsyłaj linków za bardzo, żebyś nie śmiecił czat. Masz, na 3 minuty masz pozwolenie na linkowanie. Dobra, to jeszcze ten makijaż, tak? Oczu, ten liner i coś tam. To czarny robimy, czy czerwony? Nie wiem, właśnie zobaczymy. Zaraz pokażesz mi to. O, fiolet. Jest, o. Myślę, że ten fiolet to jest, robi szał. Ten czerwony też jest niezły. Nie, ten fiolet to wygląda jak jakaś lafirynda, kurde, z disco. Nie, no co ty. Taki zielony, ale on to, wstępnie to wygląda. Ten niebieski jest nawet, biało-niebieski jest nawet spoko. Biało-niebieski nie będzie nam tu pasował. Poszukaj może czegoś w brązie. Nie ma. Jedynie to jest ten taki ciemno-czerwony. Która to? Tu jest eyeshadow. Też czerwony, żółty. On tak... Ten czerwony całkiem pasuje. Muszę troszkę zjaśnić to. Blush. To by być coś. Coś w tych złotych. To jest ten blush. Nie wiem, co to jest. Aha, to jest ten, to procent. Jest policzki. Daj ileś procent tego blushu, bo tam masz 0. Dałem 100, no, teraz. To jest pod, ogólnie to są te czerwony. Ale policzki fiolet. Może w róż chyba bardziej, róż, fiolet. I te postaci się zapisują gdzieś? Czy nie, jeżeli sobie zapiszesz, to tak. Róż jest jednak okropny. A ten pierwszy róż, czy coś? W sensie lokalnie u siebie na dysku. Zaraz ci pokażę, jak zapiszesz. Ten ostatni został. No ten ostatni jest dobry, fajny. Bo tamte są ohydne. Tylko zmniejszę, nie 100, tylko na
dam na 80. 75. Na 100 to jest za ciemne. No, za ciemne jest na 100. Trochę zmniej. Wygląda jak siniaki. Mówisz? Wygląda jak siniaki. No, no właśnie. Dlatego mówię, że... Na no, 70, 75% to jest takie dosyć fajne. Akurat. Dobra, wróćmy jeszcze do tego Shadow. Nie wiem do końca, co to jest ten Shadow. A i Shadow, to masz to... Masz to nad brwiami, nie nad brwiami, tylko nad rzęsami. Te takie, te. Pokaż jakiś zielony czy coś, żebym widziała. Czy to na ogólnie naokoło oczu, bo teraz jak gdzieś patrzysz z przodu, to widzisz, że ma takie białe wokół oczu. Wygląda jakby z solarium wyszła. Nie wiem, ja kurwa tego nie widzę, albo jestem ślepa, albo ja tego nie widzę. Jak ona mruga, no, to dobra, widać. Teraz widzę, już tak zajść niebieski. To wiesz co, nie wiem, w co byśmy poszli. Czerwień? Jednak w tą czerwień? No, w czerwień, na bardziej pasuje. Myślę, że teraz jest dobrze, całkiem nieźle. Żeby ona też nie wyglądała, jakby to były przekrwione te oczy. Nie są przekrwione. Chyba nic więcej lepszego nie zrobimy. Teraz dałem na 100% eyeshadow. Teraz tak... Co ona ma takie białe pod oczami? To już jest taki kolor skóry. Odcień. Teraz dałem na 65%. No taka, tak, no taka, taka trochę... Ty, Hopie, musisz stworzyć swój sam ten postaci, bo widzisz... Nie, ja bym dała mocniejszy ten... Maxa ciulaj. Tego Shadowa właśnie w ogóle nie widać. Ja bym w ogóle dała na Maxa tego Shadowa. Nie, tam jej coś widać. Ale w ogóle go tam nie widać, nawet jak jest... No na 100% moim zdaniem jest całkiem. I ten czerwony kolor... Oko. O, zostaw. Będzie taka wkurwiona. Szkoda, że tutaj właśnie czerwonych włosów nie ma, tylko są właśnie takie różowawo... Ale to ma robić ze światła i musisz zmienić ten tło. To się może zmienić. Bo ta gra nie ma czegoś takiego jak rzucanie, no wiesz, cieni. Każdym wygląda inaczej. A widzisz, Konos, spóźniłeś się, te 3 minuty miałeś. Czekaj, zaś ten. Aż 3 minuty jeszcze. Usta... A te róże na dole, co są? Taki róż, pierwszy na samym dole po lewej, plus pierwszy od prawej, czwarty rząd. Jak to wygląda? Serio, kurwa. Teraz ludzie mogą do mnie dzwonić, kurwa, na Skype, bo jak jestem na e-mailu. Kto to, kurwa, wymyślił? Ten chyba ostatni po prawej w czwartym rzędzie chyba wychodził. No taki, no ten mi się spodobał właśnie. Ten albo ten. Teraz zobaczcie, o które... Dalej mu skasowało tego linka. No już ci już mu podesłałem, także może wysłać.
Myślę, że ten pierwszy jest w piątym rzędzie. Ładniejszy. Nie, mi się właśnie wydaje ten drugi, bo jest ciemniejszy. Tak? Za jasny jest tamten. Może rzeczywiście, no. Jeszcze się zastanawiałam nad tym raz, dwa, trzy, cztery, piątym w czwartym rzędzie od prawej. Piąty w czwartym rzędzie, tak? Prawej. Mhm. Ale nie, to w ogóle. Czekaj, bo nie pamiętam, jak to wyglądało. Od prawej. Nie ten. Prawa ręka, piąty. No, powiem ci, że lepszy jest. No, to zostaw ten. Mhm. A on dalej nie może wysłać tych linków. Ma jakiś delayed link, nie? Nie, ma, wysłał linki. A ja mam delayed link. No, teraz ma. User joined your channel. Siemano. Hej. Co ty robicie na Blade & Soul? Nie martw się, ja nie gram w to. To co ty robisz? Cio. Dobra. Bo czasu nie ma. Co? W czym? No w Blade & Soul pomagam Markowi robić postać. No wysłałeś dwa linki. Dobra, no to A ja no mam to delayed link. U mnie na czacie jest deleted link. A ja mam wysłane. Deleted. Witam cię, Pesie, jak to się wymawia. No ja widzę twoje linki, Konos. Moje uszy krwawią. No to ci wyślę potem, no. To te czerwone nie za bardzo jednak. Co nie czerwone? Ale trzeba być zalogowanym na Twitchu, żeby mieć te linki. No, jestem chyba tak. Jestem zalogowana na Twitchu. Dobra. Bo to też trzeba kończyć. Chcę, żebyś mi jeszcze pomogła poprawić tamtą postać moją przednią. Yuna. To co, tak? Chyba tak, no bo nic lepszego nie wymyślimy w sumie tych możliwości. Nie no, spoko, roześlę tutaj, to są dwie osoby, to je roześlę. Spokojnie. Nie wiem dlaczego, musiałbym sprawdzić ustawienia, wiesz, na mobocie, wiesz? Jezus Maria. Co? Ludzie do mnie, kurwa, dzwonią, siedzę na e-mailu i dzwonią do mnie na Skype. Co to wymyślił? Mamy... A, Patryk, Natka mi pisała, że nie mogła być u siostry i postara się jutro? Sposób. Jutro być na tym kompie. Dobra, i teraz patrz. Weź na Twitcha. Sebastian. No. Powiedz, kiedy będziesz. No, jestem cały czas. I teraz patrz, ja naciskam tutaj, pokażę ci obkrążę, Manage Appearance, naciskam to. Teraz jest taki klawisz jak Save Appearance, tutaj, widzisz? Za chwilę będziesz to będziesz widział, pokażę ci. Naciskasz Save Appearance, klikasz Save. No to mniej więcej w miarę się zapisywało. Tak, i to się w profilach zapisuję. I przykładowo, jeżeli chcesz sobie w tym wypadku odsejwować jako ten, naciskasz Manage, masz przycisk Apply. Naciskasz ten przycisk Apply i od razu ci dodaje do tego, co przed chwilą miałeś. Bo kiedyś zapisywałem te. No. Tą postać, tylko nie wiem, gdzie on to zapisywał. W profilu masz. W profilach. Powinnaś mieć to zapisane. Jeżeli to zapisywałeś, to sobie to automatycznie domyślnie. Będę szukał. Za 15 minut.